Cześć, cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Bonkol, a to jest kolejna gra. Tym razem tutaj na ostrze noża, czy też myszki, słuchajcie, trafiła gra Chivalry. I teraz bez znaczenia jest to, jak ja to wymawiam. Większe znaczenie ma to, iż ta gra właśnie przez ten weekend jest dostępna na Steamie za darmo. Przez 3 dni możemy sobie cały weekend grać. Jeżeli chcemy sobie ją wykupić, pełną wersję, ta gra jest w sumie niedroga w stosunku do tej jakości, którą ona tutaj prezentuje. Kosztuje na polskie mniej więcej około 40 parę złotych. To jest nieco ponad 9 euro tam bodajże. Dobra, więc tak, ruszamy. Oczywiście musimy wybrać rycerza. Jesteśmy tutaj wojownikiem, który musi sobie wybrać, czy jesteśmy tutaj idziemy do Agaty, czy do masonów. W każdym bądź razie, nie mogłem wybrać, nie wiem czemu. Żołnierze Agaty. Oj, katar męczy, katar męczy. Słuchajcie. Więc ja gram chyba. Czekajcie, bo coś tutaj źle się dzieje. Ja gram. Tak, to jest gra z botami. A wiecie dlaczego? Dlatego, iż jakieś problemy mam dzisiaj z dołączeniem na serwery. Prawdopodobnie ze względu na to, iż ta gra jest właśnie teraz do ściągnięcia za darmo. Można sobie bez problemu grać, nie posiadając pełnej wersji. To jest przeciążenie tych wszystkich serwerów. Więc tak, urocza jest gra. Proszę. To jest coś po prostu pięknego. To jest poezja. Ten topór, który. Więc co mamy? Słuchajcie, różnego rodzaju ataki. Atak takiego dźgania. Atak taki od góry z użyciem wielkiej siły. Atak z boku. Taki zamach. Blok. Na dole mamy pasek staminy. I teraz. Czekajcie, coś jeszcze tutaj było. Jest sprint. Jest to sprint na shifcie. Tak, różnego rodzaju okrzyki. Czat poprzez różnego rodzaju komendy głosowe. Ale nie będziemy teraz, bo patrzcie, co oni robią. I spróbuję mu uciąć głowę. Aj, nie udało się. Gin! O, to, że ten ekran się tak turla, to znaczy, że nasza głowa została ucięta. Widzicie? Nie ma główki. Tam jest. Czyli widzicie, że gra jest bardzo przyjemna. Możemy się nauczyć między innymi, jak wygląda, jaka jest anatomia człowieka. No i co ja mogę wam więcej powiedzieć? Słuchajcie, grafika bardzo ładna. Teraz to, co ja gram, to jest naprawdę na low detalach i na 1280 na 720. Natomiast, gdy sobie odpalicie Full HD, czy też na jakikolwiek tam macie monitor, to naprawdę gra wygląda bardzo fajnie. I o, właśnie na przykład gościu stracił rękę. Ja mu nie pomogę szukać, ale zrobimy szarżę teraz. Zgin. Blok i hello. Więc tak, możemy jeszcze wykonać takie coś. Co się nazywa kopniakiem. I kopniak polega na tym, iż jeżeli ktoś się zasłania za taką tarczą, czyli blokuje nasze ciosy, to my wtedy mu. Albo nie musisz zasłaniać, po prostu. Aj. Chodź tu! Proszę. To jest po prostu piękne. To jest nasz? Czemu on morduje ludzi? Więc tak, spośród tych wszystkich rodzajów rycerzy możemy wybrać paru. Natomiast to w zależności, jaki lubimy tryb walki, słuchajcie. Oczywiście, możemy sobie wybrać takiego, jak ja mam teraz, czyli totalnego siepacza z dwuręcznym toporem. Możemy sobie także wybrać tarczownika z tarczą i jednoręcznym mieczem na przykład. Oczywiście to wszystko się w jakiś sposób tam zmienia, te bronie możemy sobie dostosowywać. Możemy też takiego pikiniera wybrać, bądź też łucznika. I powiem tak, łucznik jest dobry, ale nie jest świetny. Moim zdaniem właśnie ta postać, którą ja mam, jest po prostu
Ajajajaj, słuchajcie, jest naprawdę bardzo dobra. Bo tu wystarczy jeden cios. Jeden... No co jest, gościu? No ty bocie. Jaki gość. Tak jest. I jeszcze jeden cios. I na zakończenie, tak, łebek. Oj ty! Dobra, i na zakończenie dostaliśmy w łebek, a nie odcięliśmy go. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i jak najbardziej polecam wam właśnie Chivalry i powiem wam tak, ta gra jest dobra i można ją porównać, są dwie takie gry. Jest także gra War of the Roses i możecie sobie znaleźć właśnie jakieś gameplaye na YouTube, na przykład właśnie z Chivalry i z War of the Roses, możecie sobie to porównać i wybrać jedną z tych gier. Naprawdę wam polecam, jest to taka mała odmiana od wszystkich innych FPS-ów, shooterów i tak dalej. I tyle. Dziękuję wam bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Cześć.